Siemacie ludzie, z tej strony Jacek, sami wiecie jaki. Witam was ponownie na moim kanale, to jest drugi odcinek Słowniczka Muzycznego. Zajmę się dzisiaj tematem, który dawno już mnie męczył, tak naprawdę, i was też, bo go nie rozumiecie, a ja go rozumiem, ale do końca jest on niewytłumaczalny. Albo może jest wytłumaczalny, zobaczymy. Mieszam się w zeznaniach. Jaka jest różnica między wytwórnią muzyczną a oficyną wydawniczą? Generalnie chyba ten odcinek będzie nazywał się Co to jest wytwórnia muzyczna? Albo czym nie jest wytwórnia muzyczna? Albo czym wydaje się, że jest wytwórnia muzyczna? Generalnie jest z tym wielki problem, ponieważ dostaję te zapytania nie raz, nie dwa i nie pięć. Czy ktoś tam, coś tam jest wytwórnią, a ktoś tam wytwórnią nie jest? Więc ustalimy to, powiedzmy, raz na zawsze. Mam nadzieję, że osoby, które będą oglądały to z branży, się na mnie nie obrażą. To, że powiem, że ktoś nie jest wytwórnią muzyczną, a ktoś jest, to tak naprawdę nic nie znaczy. Wszyscy wydajecie artystów, którzy trafiają do rąk słuchaczy, no i liczy się tak zwany efekt końcowy, a to, czy nazywa z wytwórnią muzyczną, czy też tylko wydawnictwem, czy oficyną, to nie ma dużego znaczenia. Bardziej chodzi może o taką jakąś metodologię w nazywaniu tego wszystkiego, ponieważ te nazwy się mieszają i w opisach wydawnictw, i w jakichś tam artykułach, i nawet w wywiadach, więc może to ustalimy raz na zawsze. Może najpierw definicja. Starałem się znaleźć słownikową definicję wytwórni muzycznej, używając do tego słownika PWN, ale niestety mi się to nie udało, więc posłużę się starą, dobrą Wikipedią, ale tam jest dosyć chyba to jasno opisane. Za Wikipedią wydawnictwo muzyczne, zwane też wytwórnią płytową lub wytwórnią fonograficzną, z angielskiego record label albo po prostu label, to organizacja przemysłu muzycznego zajmująca się produkcją, nagrywaniem, dystrybucją i promocją nagrań audio, a czasem wideo, na przykład wideo koncertowe, tak zwane DVD. Słuchajcie, i tutaj w tej definicji zawiera się cała ta właśnie magiczna akcja, czym jest wytwórnia muzyczna. Zwróciłbym uwagę na słowo dystrybucja. Tym właśnie różnią się oficyny wydawnicze od tak zwanej wytwórni muzycznej, oczywiście według mnie, ale też jak widać z tą definicją, od siebie nawzajem, tak? Wytwórnia robi to wszystko, co oficyna wydawnicza. Oczywiście jest tam więcej osób, pracuje przy tym wszystkim, jest to znacznie większe, więcej oddziałów, ale też zajmują się dystrybucją płyt. I część z was, nawet chyba całkiem spora, nie wie, co to jest ta dystrybucja, dlaczego jest tak ważna i jak to właściwie wygląda. Więc weźmy może jakiś polski przykład. Oficyna wydawnicza alkopoligamia.com i wytwórnia muzyczna Step Records. Dlaczego te rzeczy nazwałem tak, a nie inaczej? Ponieważ Step Records dystrybuuje się sama. Ma nawet osobny oddział tej firmy, nazywa się to Step Hurt, który dystrybuuje płyty swoich artystów i nie tylko, bo dystrybuuje też wielu innych raperów z różnych części kraju, innych oficyn wydawniczych po sklepach. Dlaczego to jest takie ważne? Czym ma się zająć dystrybucja? Dystrybucja ma zająć się tym, aby płyta rapera X dnia danego była w sklepach w całej Polsce, a potem, kiedy płyty będą schodziły, one się pojawnie pojawiały na półkach. I znalazły się też w innych sklepach. No jakie to są sklepy? No Empiki, Mediamarkty, Saturny i nie tylko. A oficyna wydawnicza zajmuje się praktycznie tym samym, czyli produkuje płytę. Jak ta produkcja wygląda? No albo raper do nich przychodzi z gotowym materiałem, albo oni mu wykładają pieniądze na bity, albo na teledyski, albo nawet na studio i tak dalej. Koniec końców otrzymujemy gotowy produkt, czyli ktoś projektuje okładkę, ktoś miksuje i masteruje płytę, płytę się robi płytę matkę, która trafia do tłoczni i tłoczeniem też przeważnie zajmują się wytwórnie, a następnie zlecają komuś dystrybucję, ponieważ tej dystrybucji sami nie mają. Kto dystrybuuje jakie płyty? Oczywiście możecie zobaczyć po prostu na OLiS tam wchodząc i często macie tak, że jest na przykład tam, nie wiem, podam jakiś przykład, Quebona Fide, Egzotyka, wydawnictwo to jest wtedy Que Quality łamane przez Step Hurt, czyli Step Hurt dystrybucja i tak dalej, i tak dalej, więc chyba sprawa staje się powoli dla was jasna. I teraz podam kilka przykładów, jak same siebie określają różne te magiczne firmy, bo już będę używał tego słowa, bo to są jakby nie było firmy. Różnie to bywa w różnych przypadkach, więc podam wam kilka po prostu cytatów, przeważnie z wywiadów z danymi osobami z danych firm na rynku muzycznym. Na początek może opis właśnie z marca tego roku dotyczący krążka Molza, który jakby jest też na mojej półce, dostałem od Alkopoligami, od tejże oficyny wydawniczej. I tutaj może taki krótki tekst. 10 lat niezależnej oficyny zaowocowało 29 wydanymi albumami na wszystkich możliwych nośnikach, od zapomnianych już kaset przez CD, winyle oraz wydania cyfrowe. Czyli jakby Alkopoligamia sama określa się jako oficynę wydawniczą. Nie ma w tym nic złego, nie ma też tak naprawdę nic złego w nazwaniu tego wytwórnią, bo jakby to się tak potocznie mówi. Wytwórnia to, wytwórnia tamto, tak jak niektórzy mylą kometę z meteorem i z asteroidą, także można mylić oficynę z wytwórnią, jakby nic się z tego powodu nie dzieje, ale w kwestiach takich może bardziej dokładnych
i branżowych jednak ma to znaczenie. Kolejny przykład to wypowiedź Winiego w wywiadzie dla Macieja Dziedzica na jego stronie internetowej z października roku 2015 i mówił tam Wini tak. Jesteśmy przede wszystkim firmą odzieżową, uważam, że znajdziesz duże, większe labele niż nasz. Jesteśmy oficyną wydawniczą, tak naprawdę oficjalnie wydaliśmy 3 płyty. No to na tamten czas oczywiście, to było 2 lata temu. Także sami widzicie, oficyna wydawnicza to jest po prostu niewielka grupa ludzi, którzy zdecydowali się wydawać te albumy. Przeważnie jest tam jakiś jeden wiodący raper. Podam przykłady, Alkopoligamia to ten typ Mes, Wielki Joł to Tede, Szpadezor Records to Góral, 100% to Sobota. Oczywiście wydają też inne krążki, ale jakby dystrybucje i pewne też działania zlecają firmie zewnętrznej, takiemu podwykonawcy. Jako ciekawostkę powiem wam jeszcze, że z 4 gigantów właśnie wytwórni, wydawców rynku muzycznego globalnie, oni kontrolują jakby cały ten przemysł, oczywiście tych wytwórni dużych, bo wytwórnie małe, jak to sama nazwa mówi, niezależne są, niezależne od nikogo, ale ci giganci to właśnie Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Warner Music Group oraz EMI Group. Oczywiście każda z tych dużych wytwórni ma swój polski odpowiednik. Przeważnie po tym członie pierwszym pojawia się nazwa Polska albo Poland i wtedy oni też wydają niektórych artystów z Polski i nawet niektórzy raperzy decydują się na takie wydawanie. Aczkolwiek wiąże się to z zupełnie innymi jakby kwestiami, jeżeli chodzi o podział obowiązków między artystę a wytwórnię. Czasem większe kontrakty na większą ilość płyt. Wtedy dochodzą czasem mniejsze zarobki procentowe z albumów, ale lepszą promocję. No, zależy jak to kto widzi. Dobrze, to może powiem na sam koniec jeszcze takie 2 rzeczy, dosyć istotne. Jakie są 3 polskie z polskim kapitałem wytwórnie, czyli firmy, które oprócz tego, że tą muzykę jakby wydają, także się dystrybuują. Jest to Asphalt Records, które od niedawna samo się dystrybuuje. Jest to Step Records, które dystrybuuje się od dosyć już dawna firmą Step Hurt oraz jest to My Music, które też dystrybuuje oraz wydaje raperów. Między innymi Eldo tam wydaje płyty od lat już kilku, a także od jakiegoś czasu zajmuje się dystrybucją, wydają między innymi płyty Szpadezor Records, Wielki Joł, RPS Entertainment i nie tylko. To wszystko możecie zobaczyć sobie na Olisie, jak już mówiłem, jak jest wydane wydawnictwo łamane przez dystrybutor. Wszystkie te firmy od gigantów rynku globalnego, aż po małe oficyny wydawnicze możemy spokojnie nazywać wydawnictwami. Takie słowo chyba jest najbezpieczniejsze, jeżeli piszemy jakiś artykuł lub po prostu rozmawiamy. Wydawnictwo jest spoko. Jeżeli jest to mniejsza firma, możemy mówić oficyna. Jeżeli to jest coś większego z własną dystrybucją, możemy mówić wytwórnia. Ale jeżeli będziecie mówili o tym, że na przykład, nie wiem, 5-osobowa firma jest wytwórnią, bo wydają muzykę, okej, to też jest w porządku. Ale mam nadzieję, że jakoś to usystematyzowałem wam, żebyście w końcu wiedzieli, o co chodzi, czym jest ta magiczna dystrybucja i dlaczego jest tak w sumie ważna dla firmy. Bo oczywiście, jeżeli firma ma własną dystrybucję, to jakby też mniej płaci za to wszystko, bo wiadomo, dystrybutorowi za dystrybucję płyty trzeba zapłacić. Ja mam na koniec jeszcze taki cytat z Łukasza Stasiaka, bodajże z pewnego wywiadu, gdzie przepytany był także Witek Michalak oraz Mes i Stasiak powiedział tam w tym wywiadzie oto tak. Oficyna, wytwórnia, nazwij to jak chcesz, ale bez usystematyzowanego podziału obowiązków nic nie zdziałasz. No i też taka jest prawda. Słuchajcie, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o 2 odcinek Słowniczka Muzycznego. Jeżeli macie jakieś konkretne kwestie, które chcielibyście, żebym omówił, wam to jakoś rozświetlił lub wyjaśnił, piszcie tutaj w komentarzach albo na fejsie, albo gdzie tam chcecie, gdzie to wyląduje. My widzimy się w kolejnych odcinkach mojego magicznego kanału. Serie tutaj są przeróżne i podłużne. Dajcie suba i tak zwaną łapkę w górę, bo niestety algorytmy YouTube'a są dla mnie bardzo niełaskawe i mam dziwne wrażenie, że nie wyświetlam się w proponowanych, a nawet nie wyświetlam wam się w subskrypcjach, ale o tym wiem od was. Kolejne wywiady i materiały nadchodzą. Niedługo na początku października rocznicowe na 2-lecie kanału Q&A z pytaniami od was. Widzimy się wkrótce. Na razie.